troszeczkę soczku, bo aż mi w ustach zaschło. Jak widzicie, mieliśmy podwójne branie. Są dwie rybki na macie. Pierwszy dublecik Michała i mój. Jest dobrze. Jest 24. Udało się. Szacowałem to na 23. Jest 24. Super. Gratulacje. Proszę bardzo. Dziękuję. Witamy na Zajarki Lakes. Pokażemy wam w tym filmie, jak złowić takie piękne ryby. Godzina 20. Piękny zachód słońca. Łowisko Zajarki Lakes. Znajdujemy się w Chorwacji. Od jutra na tej właśnie wodzie rozpoczną się zawody z cyklu Rod Hutchinson Tournament Kroatia 2015. Znajdujemy się na żwirowni około 40-hektarowej. Żwirowni, która powstała w latach 50. i została już w tych latach zarybiona karpiem, dużym karpiem. Oczywiście to było z roku na rok cykliczne zarybianie. Łowisko zostało udostępnione ogólnie dla karpiarzy dopiero w latach 90., kiedy ta woda została oddana tutaj lokalnemu klubowi Saran Zapresic. Od tego momentu oni są tutaj gospodarzem, oni dbają o tą wodę, oni tutaj sprzedają licencję na tą wodę. Jest to woda państwowa, nie jest to woda prywatna, tylko tak jak wspominałem, jest to woda tego klubu. Jeżeli chodzi o licencję, każdy obcokrajowiec tutaj może przyjechać, również w tym z Polski, może wykupić sobie dobowe pozwolenie i zająć dowolne miejsce na łowisku. Nie ma czegoś takiego jak rezerwacja tutaj miejsc. Przyjeżdżacie, jest wolne, siadacie, idziecie, wykupujecie pozwolenie. Także jak widzicie, problemów tutaj nie ma. Jeżeli ktoś ma ochotę przyjechać na tą wodę, powędkować, sceneria jest przepiękna, są duże ryby, czysta woda. Gorąco polecam i zapraszam wszystkich. Dzisiaj zaczynamy zawody. Nadzieje są bardzo duże, bo o wodzie słyszeliśmy już trochę. Jak wiemy, jest tu mnóstwo bardzo dużych karpi, powyżej 20 kilo. No, każdy by chciał takie złowić. Zobaczymy, jak to wyjdzie na koniec. W każdym razie woda robi ogromne wrażenie. Widać na pierwszy rzut oka, kiedy się przejdzie dookoła, że ryb tu jest mnóstwo. Spławy są praktycznie wszędzie. Wygląda na to, że praktycznie każda drużyna będzie coś łowić, bo nie ma tak, że ryby są w jednym miejscu, tylko naprawdę widać je wszędzie. Także oby było dobrze. Zobaczymy. Mam nadzieję, że wszystko dobrze wyjdzie i w niedzielę każdy wróci z uśmiechem na twarzy. Mein Name ist Paperich Manuel. Wir sind gerade am See angekommen. Morgen geht's los mit dem Cup. Und wir waren schon einige Male hier am See. Und mal schauen, ob wir ein paar schöne Fische fangen können. Właśnie przyjechaliśmy. My mieliśmy z Warszawy niecałe 1100 km. Trasa jest naprawdę, naprawdę konkretna, ale jak widać, sceneria jest przepiękna. Są duże góry, jest duże jezioro, jest to żwirownia. Akurat osobiście uwielbiam żwirownię. Bardzo mi się podobają tego typu akweny. Już jakiś karpiarzy widzieliśmy. Za chwilę jeszcze pójdziemy sprawdzić, czy coś połapali. W imieniu firmy Duxon, wyłącznego dystrybutora Roda Hutchinsona na Polskę,
Witam na edycji zawodów w Chorwacji, turniej 2015 Kroatia. Jak widzicie, pogoda dopisała, to odbijemy sobie za to uroczysko, gdzie warunki były ekstremalne, no ale inny klimat, inna część Europy, wiadomo. Nawet jeżeli będzie rano zła pogoda, to po południu już powinno być ok. Michał i Artur przeprowadzą tutaj losowanie, omówią zasady łowienia, regulamin i opowiedzą wszystko od A do Z, jak to będzie przebiegało, jak to będzie wyglądało. Jeszcze raz w imieniu firmy Duxon witam Was w Chorwacji, witam Was na Zajarki Lakes. Kilka zasad ogólnych, jak tutaj łowimy, jakie są zasady łowienia tutaj karpi na tej wodzie. Przede wszystkim tylko i wyłącznie rzut. Nie wolno stosować żadnych środków tutaj pływających, czyli markerujemy, sondujemy, nęcimy i rzucamy tylko i wyłącznie z rzutu. Nie wolno wypływać łódkami, nie wolno sondować sondami. Jest to niedozwolone tutaj. No niestety, jest to woda, tak jak mówiłem, około 40-hektarowa, nie jest duża. We wcześniejszych latach wolno tutaj było używać środków pływających, ale różne cuda się tutaj zdarzały i miejscowy klub zadecydował o tym, że nie wolno będzie wywozić. Jest tutaj bardzo dużo ryby, dużej ryby. Jest około 10 karpi powyżej 30 kg. Największy karp złowiony na tym łowisku to jest 39500, jest to karp o nazwie Etna. Został złowiony w ubiegłym roku również podczas zawodów, były to zawody listopadowe. Także miejmy nadzieję, że może na naszych zawodach uda się złowić Etnę po raz kolejny. Zobaczymy, może szczęście dopisze. Jak wspominałem Wam wcześniej, na tym łowisku jest zakaz używania środków pływających. Nie mamy możliwości wypłynięcia łódką czy też pontonem, wysądowania sobie odpowiedniego miejsca, gdzie będziemy łowić, gdzie będziemy rzucać, gdzie będziemy kładli nasze zestawy. Jak to zrobić? No najprostszym sposobem to jest marker, specjalne wędzisko przeznaczone do markera, plecionka 20 lb i bardzo fajną rzeczą jest tutaj kołowrotek z wolnym biegiem. Zaraz zobaczycie dlaczego i jak to fajnie się wszystko sprawuje. Wędzisko typu właśnie marker przeznaczone do markerowania o specjalnej akcji szczytowej wędziska, którym możemy tutaj sobie przeczytać fajnie, jakie to podłoże mamy, czy są kamyczki, czy jest jakiś piaseczek. Bardzo fajnie oddaje to wędzisko tutaj charakter dna. Marker bardzo prosto zbudowany. W sklepach są zestawy całe takie do markerów razem z ciężarkiem. Jest tam instrukcja, jak to sobie zrobić, także żadna filozofia. Przelotowy ciężarek i na drugim końcu marker. Także tutaj myślę, że nie będę tego objaśniał, bo nie ma najmniejszego sensu. Pokażę Wam, jak tym zestawem rzucić, jak naciągnąć marker, jak wysądować sobie odpowiednie miejsce. Mam tutaj kilka takich gotowych miejsc,
pokażę Wam wypłycenia, pokażę Wam spadki, pokażę Wam dołki. Także postawię najpierw markera tutaj na płytkiej wodzie. Chodzi o to, żebyście zobaczyli, jak to działa, jak to funkcjonuje w wodzie. Proszę, naciągamy plecionkę do maksimum. Przeciągamy sobie parę ruchów po dnie. I w tym momencie mamy naprężoną plecionkę i marker jest przy samym dnie. Zwalniamy wolny bieg i wyciągamy powoli plecionkę i liczymy odległość wyciąganej plecionki. Proszę, marker idzie do góry. Mamy marker u góry. To było około 40 cm. Wiemy, że jesteśmy na głębokości 40 cm. Zawsze sobie dodajcie jeszcze tutaj do tej głębokości, to tak jakby ktoś chciał szczegółowo, te 15 cm, 20 cm, które tutaj jest jeszcze. Także jak ktoś chce dokładnie wiedzieć, jaka ta głębokość jest, to jeszcze tutaj dokładamy 20. I na tej podstawie jesteśmy właśnie w stanie stwierdzić, jak jest głęboko i określić, na jakich głębokościach będziemy kładli nasze zestawy. Także warto poświęcić tutaj troszeczkę czasu na zbadaniu sobie miejsca, w którym będziemy wędkować, w którym będziemy kładli zestawy. Uwierzcie mi, na tej wodzie ma to bardzo duże znaczenie. Czasami 5 metrów w prawo, 5 metrów w lewo, nawet 2-3 metry odgrywa tutaj bardzo dużą rolę. Ja wiem sam po sobie, jak wyrzucę, mam to już poznaczone wszystko, na które drzewa rzucać. Zawsze sobie obieram jakiś kierunek i wiem, że jak wyrzucę źle, zostawiam ten zestaw, to czasami kilka godzin nie mam brania, a wystarczy, że ściągnę, przerzucę tam, gdzie wysądowałem sobie odpowiednią miejscówkę i branie następuje po godzinie, po dwóch, czasami po trzech. Także warto poświęcić tutaj troszeczkę czasu i dobrze sobie przygotować to łowisko, dobrze wymarkerować, żebyście wiedzieli, gdzie kłaść te zestawy. To jest żwirownia, jest tutaj bardzo dużo górek, jest bardzo dużo wypłyceń, dołków. Dno jest bardzo urozmaicone, więc markerujemy. Przeciągam powoli markera przy dnie. Jak widzicie, idzie spokojnie, szczytówka nie reaguje. Ja też nic nie czuję tutaj na tym markerze. Także dno jest czyste. Teraz sobie sprawdzimy głębokość w tym miejscu. Zwalniamy wolny bieg. I wyciągamy, tutaj mam akurat od tego miejsca, tutaj dotąd mam zaznaczone pół metra i sobie liczymy. Raz, dwa, sześć i pół, dziewięć metrów, zobaczcie, około 40 metrów od brzegu. Mamy głębokość 9 metrów. Markera bardzo dobrze widać na wodzie. Proszę, poruszam nim tutaj, zobaczcie, jak reaguje. Jeśli chcemy zestawy nasze położyć właśnie w tym miejscu, zakładamy sobie w tym miejscu klips. Klipsujemy. Pierwszy zestaw. Pierwsza miejscówka, przepraszam, wytypowana. Będzie na niej kładł swoje zestawy Michał. Głębokość około 3 metrów. Troszeczkę wcześniej Michał ma półkę na 2 metry, która schodzi do 4,5 metra. Także myślę, że na tym spadzie to będzie bardzo dobre miejsce. Ryby będą napływały na nasze zestawy. Moje miejsce oddalone około 30-40 metrów w lewo od Michała. Jest to głębokość około 4,5 metra. Bardzo fajna półka, która wychodzi z 8 metrów na 4,5. Czyściutkie dno, nic tam nie ma, piaseczek. Już na tym miejscu wędkowałem. Myślę, że będą ładne ryby. Pierwsza ryba na zawodach, zaledwie po 3 godzinach od rozpoczęcia. Będzie to około 20 kg, ponieważ jeszcze nie wytarowaliśmy worka. Czyli tutaj około kilo, 1,5 kg odejdzie, więc 19,5 kg. Jak na pierwszą rybę, jest to zdecydowanie świetny wynik. Widzicie, jakie warunki ma ta woda. Coś pięknego. Jak widzicie, ryba wypuszczana jest przez jednego z opiekunów łowiska.
ponieważ oni tak tutaj przywiązują dużą wagę do tego, żeby dbać o te ryby, żeby nie stała im się żadna krzywda. Tutaj boki strome są brzegi, więc można się poślizgnąć. Sesja zdjęciowa dosłownie 2-3 minuty i ryba wraca bezpieczna, w całości cała zdrowa do wody. Metoda rzutowa w wędkarstwie karpiowym jest jedną z najbardziej wymagających. Wędkarz musi przygotować się zarówno jeśli chodzi o dobry sprzęt, jak i dobór odpowiednich materiałów czy tutaj akcesoriów do nęcenia. Dziś chcielibyśmy pokazać Wam cały zestaw składający się zarówno z wędziska przystosowanego do spodowania, kołowrotka, plecionki, odpowiednich przyponów strzałowych, jak i samych rakiet, spombów i innych akcesoriów. Zacznę może od wędziska typowo do spodowania. Tak nazywa się właśnie metoda nęcenia w wędkarstwie rzutowym. Używamy tutaj wędzisk najczęściej 12-stopowych. W wędziskach realizują się krzywą ugięcia w przedziale 4,5 do 5,5. Czasami zdarzają się i 7 czy 8 funtowe wędziska. Chodzi o to, żeby były niezwykle mocne, ponieważ ciężar rakiety czy spomba, którym zarzucamy, niejednokrotnie wynosi około 200-300 gram, a musimy go posłać czasem grubo ponad 100 metrów. A oczywiście tutaj też wszystko zależy na jakiej wodzie nęcimy, na jakich odległościach, czym nęcimy, czy używamy do tego dużych spombów, czy używamy do tego dużych rakiet. Tą krzywą ugięcia tutaj musimy dostosować. Kilka szczegółów technicznych odnośnie wędziska, to warto zwrócić uwagę, żeby przelotki były dużej średnicy, przelotka 51, także ułatwia zyskiwanie tych dużych odległości. I kolejnym kluczowym elementem, myślę tutaj mocny uchwyt, szczególnie jeśli tutaj jest wzbogacone metalowe elementy, wtedy pewnie trzyma kołowrotek, szczególnie przy, no tutaj bardzo duża siła, bardzo duże przełożenia, więc to musi wszystko być idealnie spasowane. Chyba mamy branie. No mamy chyba branie. Rybki się tu pracują. W trakcie pokazywania sprzętu teraz możecie zobaczyć na żywo, jak ten sprzęt pracuje. Jak widzicie, była to bardzo mała rybka. Na tym łowisku co roku również wpuszczane są ryby w przedziale 2-3 kg, żeby wzbogacić tą populację. Myślę, że takich małych ryb nie ma sensu nawet brać na matę. My tutaj wypięliśmy ją w podbieraku i od razu z podbieraka wypuszczamy ją. Niech sobie płynie. Jesteśmy ponownie. Jak widzieliście, mieliśmy branie. Konkretnie Michał. Była to ryba z tegorocznego zarybiania. Michał już o niej wspominał. To była świetna okazja, aby z mojego bagażnika wyciągnąć jeszcze jedno wędzisko, jeszcze jednego spoda do nęcenia. Jest to, tak jak wspominałem, tutaj model o krzywej ugięcia troszeczkę słabszej, 4LB, aczkolwiek to jest również przeznaczony kij do dalekich rzutów. Jest tutaj też inny kołowrotek, ale o kołowrotkach opowie Wam Michał. Kołowrotki używane do spodingu różnią się minimalnie od klasycznych używanych do wędkowania. Posiadają one zazwyczaj nieco więcej klipsów metalowych tutaj do oznaczania. Dzięki temu możemy sobie zaklipsować, oznaczyć nie tylko jedno łowisko, ale w tym przypadku nawet trzy. W tym przypadku jest również fajny, szybki hamulec, szczególnie przy markerze możemy sobie bardzo, bardzo szybko pracować i sprawiać tę odległość. Tak, natomiast przy spodowaniu dokręcamy go maksymalnie, wtedy on też bardzo mocno trzyma. Nie ma ryzyka tutaj przecięcia sobie, uszkodzenia palca przy jakimś obsuwie żyłki. Kolejna cecha kołowrotka rzutowego do spodingu to na pewno bardzo duży nawój żyłki przy zwijaniu. Oddajemy tych rzutów w ciągu dnia kilkaset, jak nawet nie więcej, więc przy zwijaniu żyłki zależy też na tym, żeby robić to jak najszybciej. Tutaj przełożenia w tym przypadku jest około metra, tutaj w drugim modelu tutaj to jest nawet 110 cm. Tutaj jest 110 cm. Ten kołowrotek dodatkowo charakteryzuje się jeszcze tym, że ma tutaj taki system. Kiedy naciśniemy ten przycisk pod spodem, a mamy żyłkę naprężoną, on tutaj ustawia nam się w pozycji gotowej do napięcia tutaj żyłki i możemy kabłąk zwolnić i jest to wszystko gotowe od razu
od razu gotowe do rzutu. Idealnej pozycji. My to jeszcze raz to pokażę. Dwie rakiety i od razu. No, on jak poczuje brzeg, to jeszcze kilka razy odjedzie. No bardzo silne są te karty tutaj, naprawdę. W końcu, po 30 minutach. Sto. Jak zdążyliście zapewne zauważyć, na tej szpuli tego kołowrotka jest nawinięta żyłka. Jest to żyłka o średnicy 0,25 mm, ale nie będziemy na tą żyłkę tutaj, nie będziemy tą żyłką pracowali, nie będziemy nią rzucali. Jest to żyłka, która posłużyła mi jako podkład na szpuli. Po co to zrobiłem? W zupełności wystarczy nam 200 metrów plecionki na tej szpuli. Jeżeli użyjemy plecionki o 0,16, o średnicy 0,16, to musielibyśmy jej tu chyba nawinąć na tą szpulę około 1000, bo tutaj na tą szpulę wchodzi nam żyłki, nam wchodzi 0,40, 250 metrów. Ja już tutaj z doświadczenia wiem, że około 400 metrów żyłki 0,25 musiałem sobie nawinąć i teraz spokojnie 200 metrów plecionki jestem w stanie nawinąć i po sam rant szpuli, żeby idealnie... Po sam rant szpuli, żeby ten wysuw tutaj był szybki i nie blokował nam, tak? Żebyśmy mogli użyć dalekiego rzutu. Więc przywiążę teraz prostym węzłem plecionkę do naszej żyłki, tak aby móc nawinąć plecionkę na szpulę. Bardzo szybki węzeł, którego bardzo często używam właśnie na strzałówki. Kilka obrotów. Cztery, pięć, to wystarczy. Z doświadczenia wiem, że jeden obrót korbką, pełny obrót korbką tego kołowrotka to jest około metra nawoju na tej szpuli, więc wykonamy teraz 200 obrotów tą korbką i nawiniemy 200 metrów plecionki. Oczywiście to jest wszystko plus minus, ale to nie ma już znaczenia. Michał, kręć 200 razy, proszę. To 99, 200. Jest 200, ok. Odcinamy plecionkę. Przy takim obciążeniu plecionka 0,16 oczywiście nie wytrzyma długo. Stosujemy do tego mocniejszą plecionkę.
stosujemy tutaj przypon strzałowy. Tu już jest grubość 0,30 mm. Wytrzymałość tej plecionki to jest 33 kg. Jest to również plecionka, której osobiście stosuję od ponad 2 lat. Bardzo dobra plecionka. Sprawdza mi się również na dużych odległościach i na ciężkich wodach. Czołówkę mamy, nawiniemy ją tutaj na kabłą. Tutaj w zupełności wystarczy 3 obroty na kołowrotku, wtedy też nie ma takiego uderzenia przy rzucie. Są 3? Tak. To już mamy zrobione. Teraz zrobię tutaj pętelkę, która nam posłuży do przymocowania rakiety, czy też spomba. Dzięki temu w bardzo łatwy sposób, szybki możemy zmieniać to. Możemy zmieniać czy na spomba na rakietę, rakietę na spomba. Nie trzeba tego w kółko wiązać. Wędzisko uzbrojone, żyłki, plecionka nawinięta, przypon zrobiony. Teraz co tutaj zakładamy? To wszystko zależy od tego, jaka jest pogoda, jakie warunki panują na łowisku, jak daleko rzucamy i jaką używamy oczywiście zanętę. Średni spomb polecam na dalekie, ekstremalne odległości. Co do środka, to już każdy sobie tam wymyśli. Dużym spombem oczywiście możemy załadować więcej. Niestety nie rzucimy już tak daleko. Bardzo fajną rzeczą, taką nowością, którą tutaj odkryłem na tym łowisku, są to rakiety wymyślone przez tutejszego wędkarza, który jest producentem tych rakiet. Praktycznie od naszego powrotu będą one dostępne w naszym sklepie. Bardzo fajna rzecz. Bardzo daleko można rzucić tą rakietą. Bardzo dobrze się ona spisuje przy dużym wietrze. Nie ma z nią najmniejszych problemów i super się ściąga. Również szybko ładuje. Również szybko ładuje. Oczywiście to jest też bardzo ważne, że nie ładujemy jakimś tym, tylko po prostu sobie nabieramy. Pokażemy to później, kiedy już będziemy mieli zanętę rozrobioną i będziemy chcieli kilka gotowych rzutów oddać. Wtedy pokażemy Wam, jak tutaj te rakiety się ładuje. Jest jeszcze rakieta duża, tak jak podobnie jak duży spomb. Oczywiście tutaj możemy więcej, ale coś za coś już daleko tak nie rzucimy, tak? Jest jeszcze bardzo fajna rzecz, tak zwany PET. Jeżeli używacie metody, jesteście gdzieś na zawodach i chcecie, żeby to wszystko szybko pracowało, żeby te ryby się tutaj szybko wabić, można używać kul zanętowych, można to przymocować właśnie do naszej pętelki i rzucamy sobie kulami zanętowymi. Jest to o tyle fajne, że kula leci daleko, a PET spada około 10-15 metrów. Nie trzeba tego zwijać z ponad 100 metrów. Tak. Jeżeli dużo pracujemy, jeżeli oddajemy dalekie rzuty, pamiętajmy zawsze, żeby zabezpieczyć swój palec. Jednak to jest plecionka bardzo ostra, bardzo mocna i możemy sobie tutaj krzywdę zrobić. Pamiętajmy o bardzo ważnej rzeczy przy oddawaniu rzutów, aby tutaj ta szpula była dokręcona. Kiedy rzucamy, nie może być czegoś takiego, że żyłka nam zjedzie i przejedzie nam po palcu, wtedy to może się skończyć bardzo źle. Tak jak mówiłem, rękawica, ja tutaj używam bardzo takiej profesjonalnej rękawicy, jest to wzięta rękawica z wędkarstwa surfka stingowego, czyli typowo morskiego. Jak widzicie, proszę zobaczyć, co plecionka robi tutaj z moim palcem. Specjalnie wziąłem już taką troszeczkę zużytą, ale taka rękawica średnio wystarcza mi na takie 2 wyjazdy. Jeżeli dużo oczywiście pracuję, a ja tutaj przyjeżdżam minimum na 7 dni i wyrzucam dziennie około 10 kg zanęty, tak więc tak wygląda po jednym razie, ja jestem z tą rękawicą tutaj drugi raz.
plecionka na kołowrotek nawinięta. Możemy przejść do odmierzania 135 metrów. Pierwsza tyczka wbita, obojętnie w którym miejscu. Od tej pierwszej tyczki odmierzamy sobie, ja odmierzam sobie 5 metrów. Poproszę tutaj Michała, żeby mi przytrzymał jeden koniec. Możecie sobie tutaj wybrać, możecie sobie tyczki zrobić na 2 metry, możecie na 3, na 4, ja robię na 5, jest mi po prostu wygodniej. Nie ma dużo zabawy przy tym, jest 5 metrów. Do wbijania używam specjalnego gumowego młotka. Młotek również mi się przydaje na co dzień przy wbijaniu śledzi. Tak jak tutaj jest żwirowa nawierzchnia, więc jest tutaj nieco problem z tym. O, mam to wbite. Jest 5 metrów. Będę sobie mógł teraz przejść do odmierzenia odległości, którą chcę sobie zaklipsować. Tak jak wcześniej pokazywałem, mam tutaj zrobioną dużą pętelkę, która ułatwia mi szybką wymianę rakiety czy też spomba. Ja teraz sobie uzbroję tą moją pętelkę w tą rakietę. Przekładam tutaj przez krętlik. Drugi koniec przez rakietę. I zaciągam to tutaj w bardzo prosty sposób. W tym momencie sobie już jestem w stanie sam ze wszystkim poradzić. Kładę rakietę przy pierwszym paliku. Okręcam sobie ją tutaj dwa razy. Jest ona zaczepiona, to w zupełności wystarczy. W tym momencie zaczynamy odmierzanie. Mamy 10 metrów. Dwadzieścia, trzydzieści. Starajcie się zawsze, aby ta plecionka zawsze była naprężona. Ja sobie lewą ręką tutaj kontroluję ten naciąg. Ułatwi to po prostu odmierzanie i gwarantuje to, że nie poplącze się ta plecionka na tych tyczkach, które tutaj mamy rozstawione. Więc cały czas naprężona plecionka, kontrolujemy to wszystko i odmierzamy dalej. 30 metrów mamy, lecimy dalej. 70. I teraz zwróćcie tutaj uwagę, co robię, jeżeli mi się tutaj ta plecionka podnosi do góry. Po prostu szczytówką ściągam to mocno na dół. Wtedy mam to wszystko już tutaj luźne. Cały czas kontroluję tutaj naciąg lewą ręką. 130 i 135 metrów. I w tym momencie zakładamy sobie tutaj klips. Proszę, mamy odmierzone do szczytówki, ja to zawsze robię. I mogę teraz śmiało założyć klips. Owijam to co najmniej dwa razy. Raz, dwa. I to w zupełności wystarczy. Mamy odmierzone 135 metrów. Będziemy zaraz mogli oddać pierwsze rzuty. 135 metrów. Zaklipsowane na naszej szpuli. Odkładamy naszego spoda. Specjalny stojak, bardzo fajna rzecz. Tak jak tutaj nie ma gdzie odłożyć naszego markera, naszego spoda. On tutaj bezpiecznie sobie na tym stoi. Przechodzimy do rozrobienia zanęty. Przygotujemy odpowiednią zanętę. Pokażę Wam, jaką ja tutaj używam na tym łowisku. I możemy zacząć pracować. To znaczy dobrze odmierzyć odległość na żyłce i odległość tą, którą na spombie. Kilka spombów i proszę, piękny odjazd. Na tej odległości, jak ona mi tak odjeżdża, zapowiada się bardzo ciekawie. Ojej, sam jestem ciekawy. Hol już trwa około 5 minut, a zobaczcie na szczytówkę. Dopiero marker mi się pokazał, czyli jest ryba na 135 metrach.
jest dosyć głęboko, około 4 metrów, zaraz jest przy brzegu. Patrz jak kopie, jak czuć. To widać nawet, nie? Idzie po brzuchem po dnie. Myślałem, że będzie większy, ale bardzo ładny, pełnouski. Come on. Pokażę Wam teraz, jak przygotować zanętę. Zanętę, którą używam właśnie na tym łowisku. Bardzo często ją robię tak jak teraz. Wam pokażę, tak to wygląda. Oczywiście używam kulek o rozmiarze 14 i 15 mm. Są to drobne kulki po to, abym mógł je nabrać czy rakietą, czy załadować do spomba. Zacznę od tego, że wleję sobie tutaj troszeczkę wody. No właśnie. Może dwa słowa jeszcze o tym, gdzie będę rozrabiał tą zanętę i o tym takim fajnym wiaderku, które tutaj koło mnie stoi. Bardzo przydatna rzecz, wiaderko, które można sobie tutaj regulować góra i dół. Jest to o tyle przydatne, że jak często nęcimy, dużo nęcimy, nie musimy się schylać za każdym razem, nie obciążamy kręgosłupa, który i tak jest już tutaj nadwyrężany przy dalekich rzutach. Bardzo fajna rzecz tutaj, która wyszła w tym roku. Duży taki pojemnik do rozrabiania zanęty, jest to wszystko termiczne, można to sobie zamknąć, przykryć, nic się tutaj z tym nie dzieje. Wlewam około litra wody, może półtorej, troszeczkę magicznego środka o zapachu maliny, troszeczkę magicznego środka, który będzie nam fajnie smużył. Jest to malinka. Zrobimy tutaj fajny kolorek tej wody. Woda zabarwiona. Pięknie pachnie maliną. I teraz do tego dorzucam kukurydzę. Kukurydza o dużych ziarnach. Bardzo dobrze zrobiona, rozgotowana. To nie ma być twarde, to ma szybko tutaj pracować. Proszę, zobaczcie. Nic białego w środku. Bardzo dobrze zamoczona. Jest tutaj troszeczkę ziaren jeszcze zboża, pszenicy, które też jest. O, proszę. Wszystko to jest rozgotowane, to nie jest twarde, nie jest surowe. I teraz dosypuję do tego kukurydzy. Tak. Niech nam się tu fajnie to wszystko zabarwi. Pięknie to pachnie, naprawdę. Mamy kukurydzę zadipowaną. Teraz dorzucam do tego jeszcze ziarna, to są konopie razem z orzeszkami, to jest orzech arachidowy, również tutaj Wam pokażę, jak to wygląda. To są już gotowe ziarna, orzeszek arachidowy z konopiami, jest to też wszystko fajnie mięciutkie, fajnie zrobione. Dosypuję do tego, jeszcze raz to przemieszam. Doleję troszeczkę soku Tiger Nuts. Bardzo fajny, intensywny zapach. I troszeczkę jeszcze banana. Na tym łowisku bardzo fajnie sprawdzają mi się słodkie smaki, więc będzie to wszystko na słodko. Malina, banan, orzech tygrysi. Naprawdę szkoda, że nie możecie tego poczuć, bo zapach jest wyśmienity. Część ziaren już jest wsypana, mam tu jeszcze jedne ziarna w drugim wiaderku, które sobie przygotowałem już dużo wcześniej. Są to ziarna, które przygotowywałem w domu. Pokażę Wam tu jeszcze z bliska. To jest akurat cząstka ananasa suszonego, który tutaj dorzuciłem. Jest kukurydza, jest ciecierzyca, jest orzech tygrysi. Proszę, to jest ciecierzyca. Jest tu też trochę konopi. To jest taki miks ziaren, który robiłem w domu i wszystko to zalałem kokosem. Dorzucę do tego jeszcze dwie takie łopatki. I praktycznie ten miks ziaren jest już gotowy.
do tego miksu ziaren dorzucę teraz peletu, owocowego peletu, drobnego. To jest pelet 4 mm. Wszystko po to, żeby nam to ładnie wszystko pracowało. Wygląda to coraz lepiej. Jak widzicie, ta woda, którą wcześniej wlałem, fajnie się tutaj w to wszystko wchłania i wpija. Myślę, że jeszcze jej tutaj będziemy nieraz dolewali. Dobra, peletu wystarczy. Teraz dodam troszeczkę zanęty typu up and down. To jest zanęta, która bardzo ładnie pracuje. Zanęta, którą stosuje się do Zigriga. Ja na Zigriga tutaj nie będę łowił, bo nie wolno łowić, ale za to będę podnosił zestaw na 50 cm, więc jak najbardziej użyjemy sobie takiej zanęty po to, aby te karpie były wabione nie tylko z dna, ale i z góry, żeby to wszystko nam ładnie pracowało. Tak więc dokładamy tutaj troszeczkę tej zanęty. Typu up and down. Tutaj producent dołożył nam troszeczkę miksu suszonych też robaczków. Bardzo fajnie to wygląda. Na tą ilość, którą tutaj dawałem, myślę, że tak jedna łyżka tego w zupełności wystarczy. Troszeczkę robaczków, o których tutaj wspominałem. Może taką garść. O. To wystarczy. To jest pelet jeszcze pływający dodatkowo. Będzie nam to wszystko ładnie pracowało. Kolejny etap. Dokładamy troszeczkę wiórek kokosowych. Jeżeli to ma wszystko pracować, góra, dół. Myślę, że taka garść tych wiórek kokosowych w zupełności nam wystarczy. Naturalny kokos. Proszę bardzo. Niech jest, a czemu nie? Kokos pomieszany tutaj z tą zanętą do Zigriga. Nie będę jeszcze tego wszystkiego mieszał, bo nie chcę, żeby to pociągnęło wodę. Teraz dodam do tego wszystkiego kulki. Kulki 15 mm. To jest akurat pineapple mango banana. Proszę, 1 kilo tutti frutti, 1 kg. Następnie fruit frenzy. Przepięknie pachną te kulki. Bardzo mocny, intensywny, owocowy smak. Troszeczkę mi tutaj zostało czekolady z ostatniego razu. Z pół kilograma. Śmiało to dosypuję. I teraz mam taką zasadę, że lubię przełamywać smaki. Przełamię ten cały owocowy smak monster krabem. Typowy śmierdziuch. Też rozmiar 15 mm. I kilogram squida. Wrzuciłem tutaj około 5 kg kulek. Te proporcje możecie sobie oczywiście dowolnie tutaj dozować. Smaki dobierać, jakie się Wam tam podobają, jakie sobie tam wymyślicie. Tak to mniej więcej wygląda. Specjalnie daję również różne kolory kulek. Dodam jeszcze tutaj banana, żeby była żółta kulka do tej kukurydzy. Dodajemy jeszcze banana. Bardzo fajnie banan na tej wodzie również mi się tutaj sprawdzał. Ogólnie żółty kolor bardzo tutaj przyciąga. Miejscowi dużo tutaj nęcą kukurydzą. Także ten żółty kolor jest tutaj dobrze spostrzegany przez karpie. Poleję to wszystko jeszcze raz soczkiem. Te kulki tutaj u góry to jest akurat banan. Odrobina orzecha.
O, i to w zupełności wystarczy. Może jeszcze troszeczkę tej maliny. Zobaczcie, jak to ładnie wszystko wygląda. Teraz możemy to powoli zacząć mieszać. Najpierw te kulki tutaj z góry niech się oblepią tym sokiem. Niech się one tak zwilżą. Wtedy będą fajnie oklejały się tą zanętą, która tam jest pod spodem. I zaraz to zacznę powoli mieszać. O, kulki są mokre. I teraz zobaczcie, co się będzie działo, jak powoli będę tą zanętę do Zigriga tutaj wyciągał i mieszał z tymi kulkami. Wszystko to fajnie nam się tutaj okleja. Można śmiało to zacząć już powoli mieszać całość. Zanętę mam prawie wymieszaną tą łyżką. Ja jednak wsadzę w to wszystko ręce i wymieszam jeszcze to rękoma. Będzie to lepiej wszystko wymieszane i lepiej to wyglądało. Ale dodam jeszcze troszeczkę zwykłej zanęty wędkarskiej, żeby to wszystko fajnie mi pokleiło i jeszcze trochę posmużyło. To jest zwykła zanęta wędkarska o zapachu akurat jagody, ale bardzo fajna jest truskawka. Około kilograma do tego dosypuję tej zanęty i teraz mogę to wszystko własnymi rękoma dobrze wymieszać. Proszę, zobaczcie, jak to idzie. Nie tam łyżką zabawa. Jesteśmy na rybach, a nie w restauracji. Również mieszając rękami, jesteście w stanie określić wilgotność tej zanęty. Czy ona wam się już będzie nadawała, czy jest taka klejąca, czy no nie wiem, jaką tam chcecie uzyskać konsystencję. Ale jak dla mnie jest to troszeczkę tutaj za suche. Doleję jeszcze troszkę wody. I teraz wszystko to wymieszam jeszcze raz. Bardzo dobrze jest zostawić tą zanętę na około 30 minut, nawet do godziny. Niech sobie ta woda tam wpije w to wszystko. No, możecie to zobaczyć z bliska, jak to teraz wygląda po wymieszaniu. Osobiście wyznaję taką zasadę, że nieważne na co łowisz, ważne czym nęcisz. Myślę, że moja zanęta jest bardzo bogata i karpie coś znajdą tutaj dla siebie. Pokażę wam jeszcze w wodzie, wezmę w dłonie, bo pójdę wymyć ręce, pokażę wam, jak to wszystko pracuje. Rzucę taką kulę do wody, powiedzmy, że będzie to efekt podobny jak rakieta spada, jak to wszystko będzie pracować. Pachnie to bardzo ładnie, jak widzicie, fajnie to nam się wszystko klei. Mamy tą szansę, że zobaczyć, jak to pracuje, bo woda jest bardzo czysta, więc rzucam tą kulę do wody i proszę, zobaczcie. Już widać, jak to się wszystko powoli uwalnia i nęci nam karpie z dużych odległości. O, proszę, jak to puszcza powietrze i wszystko bardzo ładnie pracuje. Rzucę jeszcze tu jedną garść luzem, takiej zanęty nie zbitej w kulę. Będziecie mogli zobaczyć, jak to w przyspieszonym tempie. O, proszę. Oczywiście mocny wiatr, zaczęły się brania. Coś niesamowitego, myślałem, że straciłem rybę. Nagle luz poczułem, a co się okazało? Ryba wyszła na wypłycenie. I potem przede mną jest spad na 8 metrów i po prostu przyspieszyła
w moją stronę poszła głęboko i poczułem luz. No. Podciągnąłem żyłkę, jest. No tak się zdarza, chyba tutaj kiedyś już też tak miałem, ale zapomniałem jak to jest. Może być ładna ryba, naprawdę. Jeśli tylko nam się ją uda wyciągnąć, to może być naprawdę ładna ryba. Czuję pod niej, jak ona idzie. Idzie po prostu powoli, bez gwałtownych ruchów, bez gwałtownych zakrętów. Nie zawraca ryba szybko. To czuć, no. Zeszła mi tutaj teraz na głęboką wodę. Jest na 8 metrach, ale... No bądźmy dobrej myśli. Może nic tylko olbrzymów, ale każda rybka sprawia olbrzymią frajdę. Teraz przypad samymi nogami. Użyłem na chwilę wędkę, bo ryba prawdopodobnie weszła mi tam gdzieś w jakiś zaczep, nie umie jej stamtąd wyciągnąć. Nie wiem, próbowałem z prawej, z lewej. No nic, poczekamy, dam jej 15 minut, zobaczymy. Może akurat wyjdzie stamtąd. Już nieraz tak było, że kiedy dawaliśmy luz, to ryba gdzieś tam odpływała. Szkoda, bo to była fajna ryba. Czułem dosyć duży opór na końcu, na wędce. Poczekamy, zobaczymy. No niestety, druga ryba, która weszła w ten zaczep, poczekaliśmy kilka minut, nic nie stało, nie wyszła. No i straciliśmy tamtą rybę. Drugą, która udało mi się wyholować, właśnie widzicie, chorwackie karpie, bardzo waleczne, niezwykle piękne. Jesteśmy właśnie po kolejnym ważeniu, minęła doba od wczorajszego rozpoczęcia. Wyniki po pierwszej dobie, myślę, są rewelacyjne. Zostały złowione już 4 ryby przekraczające 20 kg. Do tego sporo ryb w okolicach 15, 16 i 17 kg. Masa ryb plus 10. No i niezliczona ilość ryb w okolicach 5, 6 do 10 kg, których w tym momencie nawet nie ważymy. Przyjęliśmy kwalifikację ryb tych większych. Jesteśmy na stanowisku ukraińskiej drużyny, która ma też już połowione piękne ryby, między innymi 19,5. Pierwsza ryba złowiona wczoraj. Tutaj taka ciekawostka, może tutaj zawodnik powie, co to takiego jest. Co to jest? To jest karta sektora. To jest dystancja i głębina. Reliefna, przez markerną linię. Czyli jak widzicie, jest to specjalna mapa tutaj łowiska, na której mają zaznaczone odległości i każde punkty tutaj, które wymarkerowali głębokości, czyli wiedzą dokładnie, gdzie, w którym miejscu na ich stanowisku znajdują się jakie głębokości i tym samym oznaczają sobie i wybierają miejsca. No i szczerze powiedziawszy, spotkałem się z tym pierwszy raz, tak jak mówiłem, oni są świetnie przygotowani do łowienia zrzutu, łowią bardzo dobrze. Tutaj możemy zobaczyć całe przygotowane wiele wędek, począwszy od markerów, kilka wędek do spodowania. Myślę, że robią tutaj świetną robotę.
Stanowisko numer 1, kolejna drużyna z Ukrainy. Kolega tutaj holuje już ponad pół godziny rybę. Wszyscy wokół zeszli się, żeby popatrzeć. Zobaczymy, wygląda na to, że może być kolejna 20. Są ich już 4. Liczymy na bardzo dużą rybę. Jednak nie pomyliliśmy się, jest to ryba ponad 20 kg. Hol około godziny, bardzo silna ryba. Możecie zobaczyć, jaki piękny pełnołuski. Takich ryb jest tu naprawdę dużo. Piąta, dwudziestka poniemal dobie łowienia na zajarkach. Łowienie na bardzo dalekich odległościach wymaga od nas odpowiedniego doboru sprzętu, zarówno do warunków, w jakich chcemy wędkować i musimy wędkować, jak i do naszych uwarunkowań fizycznych. Oczywiście do bardzo dalekiego rzucania najczęściej stosujemy wędziska o długości 3,90 m i krzywych ugięcia 3,5, a zdarza się nawet 3,75 lbs. Ja przy wzroście niemal 1,90 m używam wędzisk o długości 3,90 m, natomiast osobom o nieco niższym szczerze polecam wędziska 12-stopowe, bo wtedy łatwiej im jest załadować to wędzisko i tym samym oddać odpowiednio daleki rzut. Może nieco szczegółów odnośnie samej wędki. Przy długości 3,90 na pewno ważna jest długość dolnika. Tutaj ten dolnik jest nieco wydłużony, ponieważ przy zamachu w trakcie rzutu umożliwia on, dociągając lewą ręką i przekładając pełną siłę, tutaj mocniej ładujemy kij, tym samym zestaw leci na dużo dalsze odległości. Kolejny element to oczywiście uchwyt. Tutaj musi być on niezwykle mocny, niezwykle pewnie trzymający kołowrotek. Nie może tutaj nam się nic obsunąć. Kolejny element to przelotki. Tutaj producenci przy wędkach 3,90 najczęściej już teraz stosują przelotki o średnicy 50 mm i stosunkowo dalej również są one nieco większe niż przy mniejszych krzywych. Uwarunkowane jest to tym, że węzeł szczałowy, który mamy zawiązany do naszej linki głównej, dużo łatwiej przechodzi przez przelotki, stawia mniejszy opór. Dzięki temu zyskujemy kolejne metry w trakcie rzutu. Kolejna rzecz to oczywiście odpowiedni dobór kołowrotka. Ja tutaj stosuję typowo kołowrotki Big Pit. Nie używam kołowrotków z wolnym biegiem, ponieważ są one najczęściej dużo cięższe. Warto zwrócić uwagę również na materiał, z jakiego wykonany jest kołowrotek, ponieważ im jest on lżejszy, tym samym cały nasz zestaw będzie lżejszy i będzie nam łatwiej pracowało się tą wędką. Teraz chciałbym pokazać Wam teoretycznie sposób umieszczania zestawu. Po wcześniejszym markerowaniu ustaliliśmy, że moje łowisko będzie znajdowało się w miejscu, gdzie głębokość wynosi 3,5 metra. Na markerze zmierzyliśmy, że odległość od miejsca, z którego wędkuję, wynosi 115 metrów. Biorę wędkę, idę na tyczki, które służą do odmierzania odległości i odmierzam sobie 115 metrów. Następnie, wykorzystując specjalne akcesoria, czyli marker line'a bądź
pewną nowość, czyli marker w, tak naprawdę w formie lakieru, którym bardzo łatwo pędzelkiem nanosimy i zaznaczamy odległość na naszej żyłce. Są również inne markery w postaci plecionek, które specjalnym węzłem zawiązujemy na lince głównej i wiemy, że mamy zaznaczoną odpowiednią odległość. Kolejna linia, którą widzicie do góry, jest pokazana linia, po której podąża z pomp czy rakieta w trakcie nęcenia. Musimy, to sprawdziliśmy już to wielokrotnie i wiemy, że podczas rzutu z pompem tworzy nam się pewna parabola. Z pompa mamy zaklipsowanego, więc w trakcie rzutu na klipsie zatrzymuje się on, a troszeczkę tej żyłki jednak zostaje w powietrzu. Więc wyznaczamy sobie, wychodzi to mniej więcej około 5 metrów więcej. Natomiast zestaw zarzucamy normalnie z brzegu, nie zaznaczając go na klipsie, na wędzisku. I później ściągamy, ja akurat tutaj za kawałeczek, za miejscem, w którym mówię, mam czyste dno, więc ze spokojem mogę sobie pozwolić na ściągnięcie 2-3 metrów i ustawienie idealnie przy szczytówce, bo do tego miejsca odmierzam odległość 115 metrów i wtedy zestaw leży idealnie na odległości wymarkerowanej, natomiast z pomp nęci i upada w miejscu, w którym znajduje się przynęta. Gwarantuje to dużą ilość brań i skupienie naszej zanęty idealnie w łowisku. Samego rana, jak co dzień, staliśmy dość wcześniej. Zaczęliśmy od spodowania do obfitego nęcenia i po kilku godzinach mamy tutaj piękną rybę. Zaraz będziecie mogli zobaczyć ją w całości. Mimo ciężkiego holu nadal mam bardzo dużo siły. Kurczę, niesamowicie silny. Piękne. Zostałem dzisiaj niestety sam o poranku. Cała ekipa wybrała się na poranne ważenie. Zaraz zobaczycie, co udało mi się w tym czasie złowić. Mam nadzieję, że to będzie nasza wisienka na torcie, aczkolwiek liczę tutaj na coś więcej. Trochę czasu nam zostało. Trochę czasu nam zostało, ryby dokładnie. Pięknie wchodzą, coraz cieszymy się bardzo, że jest ta ryba. Nie wiem, ile dokładnie waży. Na pewno to jest 20+. Michał. Podczas... Jak poranne ważenie, powiedz. No, jesteśmy po dwóch dobach łowienia. Jak zawodnicy to widzą, jak oceniają, Wszyscy są zachwyceni, bo już 7 ryb powyżej 20 kg. Oprócz tego kilka 18, 19. Niezliczona ilość ryb takich 13, 15, 16 kg. Każdy złowił rybę, co jest tutaj najfajniejsze, że
to im wynagrodziło tutaj przyjazd też na tak piękne łowisko, że każdy mógł się zmierzyć z tymi niezwykle silnymi rybami, bo hole nieraz tych największych 19-20-kilowych karpi trwają 40 minut, godzinę. Zdarza się, że zawodnicy holują. No, myślę, cieszę, że tutaj... cieszę się bardzo, ja tam nie chodzę, ty jesteś z tymi zawodnikami, ale taki był cel tych zawodów. Panuje świetna atmosfera. Mam nadzieję, że wiele osób tutaj zrobiło swoją życiówkę. Przed chwilą ważyliśmy właśnie po drugiej stronie. Chłopacy 19-15, ryba właśnie swój personal best. No, to super, cieszymy się bardzo. A teraz zobaczcie, co ja złowiłem pracując tutaj od samego rana. Ile jest? Jest 24. Udało się. Szacowałem to na 23. Jest 24. Super. Gratulacje. Proszę bardzo. Dziękuję. Największa ryba jak na razie. Największa? Największa. Tam chłopacy mieli 23,96. 4 gramy. Jak się pracuje, to się ma. Wstałem dzisiaj o 5 rano. Spodnik. Jednak jest 24. Przekonałem, że to jest zupełnie inne łowienie. Dokładnie cały czas tak. Trzeba nęcić. Trzeba pracować i punktowo. No! ¡24 kilo! ¡W całej okazałości! Jak już wspominałem kilka razy, naprawdę bardzo ciężko tutaj oszacować, czy to jest duża ryba, czy mała. Dzisiaj rano, kiedy wyciągnąłem tą rybę 24 kilo, no myślałem, że to jest mała ryba i tak powiem szczerze, podszedłem do tego na spokojnie, dosyć szybko ją ściągałem, nie bawiłem się, a tu proszę, 24 kg. Przypominam, że największa ryba na tej wodzie to 39500 Etna, złowiona w listopadzie ubiegłego roku właśnie na zawodach po drugiej stronie wyspy. Czekamy na nią. Piękny golec, kolejny dzisiaj, chyba już 5 albo 6, nie pamiętam. W wędkarstwie rzutowym nawet najlepsze wędki, kołowrotki czy pozostały sprzęt nie zagwarantują nam sukcesu, jeśli nie skupimy się na zestawie końcowym, który tutaj odgrywa kluczową rolę. Chciałbym pokazać Wam kilka przyponów, jak i tutaj dobór odpowiedniego lidera, czyli całego końcowego elementu tutaj naszego zestawu, który należy odpowiednio dobrać, gdy wybieramy się na ryby i mamy zamiar łowić tylko z rzutu. Zacznijmy może od elementu, który znajduje się za przyponem szczałowym, czyli lidera. My stosujemy tutaj specjalne lidery z takiej bardzo grubej żyłki, która jest elastyczna.
Daje to tutaj duże bezpieczeństwo dla ryb, ponieważ jak wiadomo, w trakcie holu czasami ryba odchodząc gdzieś na boki, ta linka po prostu ociera się o niej ciało. Ten materiał jest wykonany z takiego przyjemnego i w 100% bezpiecznego dzięki temu, że jest to gruby materiał z plastiku zabezpieczony silikonem, więc mamy pewność, że ochroni w 100% rybę, nigdzie tutaj nie przetrze jej, nie zahaczy się o płetwy i gwarantuje tutaj powrót później ryby w pełnej kondycji do wody. Do tego lidera stosujemy odpowiednie klipsy. My używamy tutaj pewnej nowości, są to klipsy wykonane z metalu, dzięki temu umożliwiają one oddawanie bardzo dalekich rzutów i mamy 100% pewność, że ciężarek, który tutaj montujemy przy bardzo dalekich rzutach, nie złamie nam tego klipsu, a później w każdej chwili ryba może w bardzo łatwy sposób, ponieważ jest to bezpieczny klips, gdy nie wiem, coś zdarzy się, coś niedobrego i stracimy tą rybę, ona uwolni się i będzie na pewno żyła sobie bezpiecznie. On jest jeszcze o tyle ciekawie wykonany, że montujemy go, jest przecięty przez pół, więc możemy go założyć po prostu przeciągając przez zestaw. I klasycznie z drugiej strony krętlik ósemka pasuje do niego idealnie. Z drugiej strony oczywiście gumka, która zabezpiecza tutaj przy montażu ciężarka. I on również w bardzo łatwy sposób, tak jak zwykle, nawlekamy na tego lidera. Kolejnym elementem, który potrzebujemy, to odpowiedni ciężarek. Jak wiadomo, musimy rzucać czasami bardzo daleko. My tutaj łowimy na odległości około 130 metrów, 120 metrów, w zależności kto gdzie siedzi, kto jakie dno wymarkeruje. Aczkolwiek zdarza się, że trzeba posłać zestaw i na 140 metrów, a również łowi się nieraz bliżej, na 90 czy 100 metrach, a nawet bliżej brzegu. Ciężarki do dalekich rzutów różnią się nieco od tradycyjnych ciężarków czy ciężarków do wywózki. Przeważnie ich kształt wygląda następująco. Są one tak zrobione, że cała masa skupiona jest w dole, dzięki temu pozwalają na bardzo dalekie rzuty i idealnie układają się w powietrzu, nie stawiając takiego oporu. Taki ciężarek po prostu montujemy do naszego klipsa i zabezpieczamy gumką. W tym przypadku klips, który Wam prezentuję, działa w następujący sposób, że jak widzimy, wszystko jest założone i gdy ryba po prostu weźmie i zaczyna ciągnąć, to po kilku szarpnięciach spada nie tylko sam ciężarek, ale również klips, więc tutaj nie ma po prostu ryzyka i mamy 100% pewność, że zawsze ryba zostanie uwolniona, a szczególnie gdzie łowimy gdzieś blisko jakichś krzaków, zielska czy miejsc, których grozi ryzyko, że ryba po prostu musi od razu wyjść, nie ma lepszego zestawu. Po wypięciu tego ciężarka ryba idzie bardzo łatwo do góry. Poza liderem kolejnym elementem jest oczywiście przypon. Chciałbym pokazać Wam jeszcze coś, co my tutaj stosujemy i no w zasadzie 70, można powiedzieć 70-80% brań jest właśnie na tą metodę. Używamy do tego fluorokarbonu. Tutaj 10 LB w zupełności wystarczy. I wiążemy coś na zasadzie diriga, który stoi, jest ustawiony w wodzie po prostu w pozycji pionowej około 45 cm od dna. Ryby tutaj przy nęceniu spodem, gdy zanęta opada, idealnie napływają i najczęściej po prostu biorą na tego typu zestaw. Do przygotowania tego zestawu odcinamy sobie kawałeczek tego fluorokarbonu. O, skoro ma być to przypon około 45 cm, to najlepiej około 60 cm przygotować. Ja sobie tutaj na miarce to odmierzę.
I zaczynamy nieco inaczej, ponieważ nie jest to tradycyjna pętelka D z przeciąganiem tutaj fluorokarbonu przez oczko i przypalaniem go, tylko najpierw zaczynamy od przygotowania zawiązania pętli D na haczyku. Bierzemy hak i zaczynamy wiązać. Skręcamy tutaj fluorokarbon na pół. Na zbliżeniu pokażemy, jak to dokładnie wygląda. Kilka razy takim, myślę, starym węzłem tradycyjnym wędkarskim starczy tutaj przejechać naokoło haczyka i przekładamy z powrotem przez oczko. Teraz to wszystko starczy silnie zaciągnąć. Wygląda to nieco odwrotnie niż normalnie. Teraz musimy ustawić w odpowiedniej pozycji, tak by tutaj fluorokarbon odchodził od haczyka, tworząc nam pętlę D, ale najpierw musimy odciąć pozostały odcinek, który nie będzie tutaj nam do niczego potrzebny. Najczęściej ja daję to na wysokości tutaj, jak kończy się ostrze haka. I przymierzam sobie tak, żeby tutaj idealnie kształtowała się ta pętelka. Zanim dokończę wiązanie tego przyponu, jedno ciekawe akcesorium, które ułatwia niezwykle montaż. Najczęściej do derigów stosujemy albo małe pierścienie, do których później kulkę pop-upa musimy przywiązywać specjalną plecionką, nitką dentystyczną, lub bawimy się z gumkami, lecz z mojego doświadczenia zdarzało się, że po leżeniu w wodzie czy mocnym naciągnięciu te gumki pękały, było to niezwykle niewygodne. Firma Rigmarole ma w swojej ofercie fajną rzecz. Są to pewnego rodzaju wkrętki, wyglądają tak, jakby myśmy poszli do sklepu metalowego i po prostu kupili wkręty zminiaturyzowanej wielkości. Przekładamy go przez fluorokarbon, tak by znajdował się na naszej pętelce D. I teraz możemy dokończyć tutaj wiązanie szyponu. O, sprawdzamy to, bardzo ładnie się tutaj będzie prezentować. I przekładając przez oczko haczyka, sobie to wszystko uformuję tak, żeby prezentacja i pozycja kulki była idealna. Wiążemy tradycyjnie węzłem bez węzła, kilka oplotów, z powrotem przez oczko haczyka, wszystko zaciągamy, tylko kwestia uformowania tej pętelki. I tutaj tą część przyponu mamy gotową. Ze względu na regulamin łowiska, który mówi, że nie wolno tutaj łowić na zigriga i przypon może być maksymalnie odsunięty od na 45 cm. Ja sprawdzę sobie tutaj dokładnie na miarce, tak żeby wyszło mi 45. I z drugiej strony wiążemy zwykłą pętelkę, taką, którą potem będziemy mogli ten przypon przełożyć przez krętlik czy przez quick change'a. Zaciągamy cały zestaw. Odcinamy pozostałą część. I jeszcze ostatnia rzecz, która nam pozostała, to założenie tutaj gumki, która będzie także powodowała to, że ten przypon będzie odsunięty od ciężarka, od klipsa i nie zaplączy nam się w trakcie rzutu. Gracias.
ten sposób. A teraz pokażę Wam, w jaki łatwy sposób i jak szybko możemy swoją przynętę, w tym przypadku będzie to pop-up, można stosować pijanki, wszelkiego rodzaju sztuczne kukurydze. Bierzemy sobie kuleczkę. I wkręcając tą przynętę pop-upa w bardzo łatwy sposób, przyzbrajamy ją do naszego przyponu. Zaledwie kilka sekund, kilka obrotów i kulka idealnie prezentuje się przy przyponie. To w ten sposób tutaj wygląda w wodzie ryba, po prostu napływając od góry, chwyta kuleczkę, wtedy idealnie zapina się. Tu nie mieliśmy jeszcze spinki na ten zestaw, akurat mówię, w ten sposób tak tutaj łowimy. Polecam wypróbować również na innych wodach, myślę, że przypon bardzo godny polecenia. Oprócz zestawów, które przedstawiłem przed chwilą, chciałbym wspomnieć jeszcze o jednym bardzo modnym w ostatnim czasie przyponie, zestawie, a mianowicie o Chodrigu. Ja tutaj mam przygotowane do pokazania gotowe przypony od firmy Rigmarol, również które wykorzystują wkrętkę do szybkiego montażu. Każdy może sobie na próbę kupić coś takiego, podpatrzeć jak to jest zrobione, jeśli wcześniej nie miał z tym styczności. Jest to zestaw oparty tak naprawdę na bazie zestawu helikopterowego, który myślę jest znany każdemu z Was. Świetny zestaw do bardzo dalekiego rzucania, stawia w powietrzu bardzo mały opór, dodatkowo tutaj jest 100% pewność, że nie zaplączy on się, jest to tak uformowane, że tutaj ten przypon na liderze, na zestawie obkręca się, ciężarek spada pierwszy, później całość układa się na dnie idealnie. W zasadzie 100% pewność, że nasza przynęta jest zaprezentowana w wodzie i czeka na branie ryby cały czas. Również bardzo, bardzo łowny zestaw, szczerze polecam. Jak widzicie, możliwości jest wiele. Jak myślę, że każdy wybierze coś idealnie pasującego do swoich potrzeb, do tego, w jaki sposób lubi łowić. Myślę, że stosując tego typu przypony, mamy pewność, że w końcu o to chodzi, żeby nie zdarzyło się tak, że zarzucimy, pociągamy w paru godzinach, a tam przypon splątany, wtedy no niestety zmarnowany czas na rybach. Dzięki stosowaniu tego typu materiałów, tego typu zestawów, łowimy cały czas czekamy na piękne ryby, które mam nadzieję z czasem uda się złowić. Piękne ryby, warto było przyjechać. Pozdrawiam wszystkich. Jednak te ryby tutaj są naprawdę bardzo silne i kurczę, mały błąd wystarczy, żeby stracić tą rybę. Nie chcę mu tutaj podkręcać, niech się wyszaleje. Zaraz przyjdzie sam.
bardzo ładny, długi, taki angielski. O, proszę, jaka wyścigowa. Dobiegła końca nasza wyprawa i przygoda z chorwackimi karpiami na przepięknej wodzie blisko Zagrzebia, Zajarki Lakes. Nasza firma Duxon była głównym organizatorem tych zawodów, także Michał jako sędzia tutaj występował. Dużo jeździł, dużo ryb było, ponad tona złowionych ryb. Tyle dwudziestek to nie wiem, tak, czy... ponad 15 dwudziestek było złowionych. Także zawody jak najbardziej udane. Mam nadzieję, że jeszcze tutaj kiedyś wrócimy tutaj z kamerą. Ale na dłużej, na spokojnie i pokażemy wtedy jeszcze jedno oblicze tej wody. Jeszcze jedno oblicze tej wody. Może wybierzemy inną porę roku. Może jesień, na jesień, kiedy te ryby tutaj, kiedy mają największy przyrost, największą wagę. W ubiegłym roku Etna była łowiona w kwietniu, miała 33 kilo. Podczas zawodów w listopadzie miała 39,500, to jest dotychczasowy rekord tutaj Chorwacji. Droga prosta, cały czas autostradą. Także zapraszam, polecam Chorwację jak najbardziej. Jest tutaj bezpiecznie, jest tutaj przyjemnie i są wielkie karpie. Udało nam się tutaj zrobić drugie miejsce. Michał złowił trzy swoje życiówki. Wszystkie trzy karpie były powyżej 200 kg. Ja złowiłem też swój życiowy okaz, 24 kg niecałe. No uważamy, że raz, że impreza udana, organizacyjnie dopięta na ostatni guzik, do tego rekordy życiowe. Czego chcieć więcej? Najlepsza wyprawa. Najlepsza wyprawa. Jak najwięcej takich imprez. Piszemy się na pewno za rok. На цьому озері ми перший раз, але були в Хорватії на Шумбарі, на ракіті, ловили рибу на змаганнях. А тут це озеро до попередніх? Це озеро ліпше, ніж та, набагато ліпше, багато більше великої риби, ніж в тих озерах, в інших. Дуже чиста вода, дуже файна. Чиста вода і глибина велика, і це дає можливість рибі дуже сильною бути. Вона дуже сильна тут, набагато сильніша, ніж великі і великі карпи. Да. Добре, ви... Але на Заярках перший раз. Ми дійсно спали дуже мало, там може по 4 години в день, якщо це мало чи багато, не знаю. Але ловили... Це багато, напевно, що, да. Що такі карпи стільки... Але ловили і вночі, і в день так само, так. Змагання, так, да, були нормальні, трошки інші, ніж змагання там в Україні і в інших країнах, якось
Перший раз фотографувалися з табличкою, вже нема судді, нема протоколу. Так, табличка, фото, і це дає можливість дивитися фотографію і знати чітко, що в кого яка риба, потім перевірити. Так? Ну, я думаю, це для цього. Ми спочатку вибрали, маркером попрацювали, вибрали місце і вже в тому місці і ловили. Вже не міняли місця, ловили і ловили на маленький поп-ап 10 міліметрів. Ні, кукурузні. Кукурузи не було взагалі. Без куку. Конопля і бойли. Тайгер. І ловили на 5 метрах, мало риби клювало, а вже так на 6, на склоні. На свалі. От на склоні. От тут клювало. Це було метрів 6,5. 90 метрів. Нормально, то комфортно, дуже комфортно. А як кормили ви там з помом? Кормили. 70 кілограм где-то викормили. Бойлов. 70 кілограм бойлів ви викидали? Не бойли, зерно, да. Бойлів десь кілограм 40-45, а плюс зерно і пелець. Ясно, то зараз буду легше машину їхати. Ні, легше, дуже накачали. Ні, у нас два кубка. Ми будемо пити зараз кубки в шампанське.